Przed wami British Bulldog, czyli szósty tier brytyjskiego czołgu Premium, który występował w komiksie Dark Horse World of Tanks. Cóż można o nim powiedzieć? Tak jak mówiłem, szósty tier jest rzucany plus jeden tier wyżej, czyli z siódemkami. Bonus do zarobków to 45%, do zarobku doświadczenia jest to 36%. Jego wytrzymałość to 960 HP, maksymalna jego prędkość to 20 km, co właśnie jest tutaj dosyć dużym problemem tego pojazdu, dlatego że bardzo często trafiając na pojazdy szybsze, zanim dojedziemy, nie mamy do czego strzelać, bo albo jest wybite, albo jak dojeżdżamy, to po prostu nasi są wybici i wjeżdżają na nas przeciwnicy i jesteśmy rozstrzeliwani mimo dosyć konkretnego pancerza. A właściwie jeśli chodzi o pancerz, to pancerz kadłuba ma 152 od przodu, 95 boki i 51 tył pojazdu. Z tym, że to 152, to trzeba nadmienić, że w niektórych miejscach jest tylko 152, bo są to widełki od 121 do 152 mm. Pancerz wieży to 152, 95, 95. I ta sama sytuacja co do kadłuba, są to widełki w pancerzu. Zasięg widzenia natomiast tego pojazdu to 370 metrów. Zasięg sygnału Bulldoga to 550 metrów. I tutaj mamy dział kalibru 75 mm. O penetracji 145 na zwykłych pociskach, 202 na goldzie i 38 na odłamkowo burzących. Oczywiście to są wartości średnie, bo w każdej penetracji są widełki. I uszkodzenia z tego działa to 135 HP, celowanie 1,9 sekundy i tutaj accuracy, czyli ta celność działa, to jest 0,4. Tutaj co do działa, trzeba powiedzieć, że jest ono bardzo celne. Mało tego, nadaje się do strzelania w ruchu nawet z dalekich dystansów. A tu zobaczycie w drugiej bitwie, jak strzelałem z dalekiego dystansu i dosyć często trafiałem w pojazd oddalony o 300 metrów bodajże. I to jest pojazd bez żadnych, totalnie żadnych dodatków, żadnej skupiaczki, żadnego dosyłania. Czas ładowania Bulldoga to 4 sekundy, ale to jest na surowej załodze. Wady to na pewno prędkość. Tak jak mówiłem na początku, zanim gdzieś dojedziemy, coś zrobimy, no to jest problem. Obrót tego pojazdu też ma wiele do życzenia. Zaleta, no to na pewno szybkostrzelność. Penetracja, no nie jest taka jakaś super ekstra, bo trafiając na siódme tiery, no jest troszeczkę problemu, a taki tygrys na pewno z nami problemu nie ma, więc to jest na pewno tutaj taki minus, no ale przecież każdy pojazd ma swoje jakieś tam minusy i plusy. Przypuszczam, że po włożeniu tutaj wszystkich dosyłaczy, jak i dosyłaczy, elementów, które wspomagają, czyli dosyłacze, skupiarki itp. etc. ETC, przepraszam, no sprawi, że na pewno pojazdem będzie się grało lepiej. Ale mimo jego sporego pancerza, no przeciwnicy nie mają jakoś z nami zbyt dużego problemu. To w zależności na jakiego gracza też trafimy, bo niektórzy nie wiedzą, gdzie strzelać, no i tutaj mamy przewagę. I to jest właśnie taka bitwa, żeby pokazać mniej więcej, no słaba bitwa, prawda, taka o, żeby pokazać, jak on zarabia, a druga bitwa będzie pokazana już z lepszym wynikiem,
i ile też zarabia na lepszej bitwie z danymi tam obrażeniami. Tak, i teraz został ostatni łepuś. Co do ceny pojazdu, to mogę powiedzieć, że no jak za tą cenę, bo to jest ponad 8000 zł, jest to cena naprawdę wygórowana i dołączyłbym ten pojazd po prostu do takich kolekcjonerskich, może tak to nazwijmy. Bo no cena naprawdę odstrasza. Wolałbym na pewno kupić sobie Tygrysa 131, który jest tańszy, niż to, no bo tutaj czasami trzeba użyć jednak tych goldowych pocisków. I mamy 52 tysiące zarobione. Przetrwam wszystko, to jest 1,25 do zarobku i 890 uszkodzeń, czyli taka spyty w sumie, można powiedzieć, bitwa. No tutaj będzie stanowczo lepsza bitwa, ale zobaczycie właśnie też ten problem, który mówiłem na początku, czyli właśnie ten dojazd, a jeszcze po tej mapie to już jest jak krew z nosa, no bo ten pojazd nie chce za bardzo jeździć, prawda? No widzieliście losowanie na topce. No i tak właśnie, jak widać, jedziemy, jedziemy, jedziemy i bardzo często jest też tak, że pojedziemy w jedną stronę, okazuje się, że przeciwnika nie ma, jedzie drugą stroną, ale jeśli już gdzieś dojedziemy do połowy mapy, już nie wrócimy się nawet obronić bazy. Czyli to jest taki losowy, że tak powiem, obrót sytuacji. Pojedziemy w jedną stronę, jak coś trafimy, to fajnie, jak nie trafimy nic, bądź zostanie to zniszczone, no to już jest lipa, bieda i lament, no bo no nie zrobimy nic, ani nie zarobimy, więc tu bym radził się zastanowić nad zakupem pojazdu. Jeśli ktoś nie lubi grać wolnymi, no to na pewno odradzałbym, bo no nie sprawdzi się to, nie zadowoli graczy, a nawet jak ktoś lubi grać wolniejszymi pojazdami, to też jest ciężko nim w ogóle sytuację poznać, bo nie można ani nim czekać, zanim ktoś tam coś wykryje i dopiero ruszyć, no bo nie zdążymy, najprościej mówiąc. Także to jest na pewno ma więcej minusów jak plusów. No tutaj działo jest super, szybkostrzelność też, no i ten pancerz jest ok, ale tak to mówię, prędkość i nawet w sumie nawet nie można powiedzieć, że do końca ten pancerz to jest plus, bo mówię, w zależności na jakiego gracza się trafi, jeśli się trafi na siódemki, to już jest w ogóle pozamiatane. No więc to takie jest, może nawet bym powiedział, wypośrodkowane. No jest, bo jest. Nie ma żadnej rewelacji i ani nie ma też czegoś złego. No jest takie poniżej średniej, bym powiedział, to, jeśli chodzi co do tego złego. Tak to można powiedzieć, no bo jednemu się spodoba, drugiemu nie. To jest wszystko, kto jaki typ gry lubi, jak lubi grać. I no w zależności wszystko od gracza, ja to zawsze mówię. Mnie ten pojazd osobiście nie pasuje, nie przypasował.
ale może akurat Tobie przypasuje, drogi widzu. Tak więc... Trzeba by było sobie spróbować, ale niestety by testować się nie da. Nie ma takiej opcji, a szkoda, bo myślę, że przydałaby się taka opcja w grze, żeby sobie przetestować, nawet płacąc jakieś głupie 50 golda na jeden dzień, czy tam na 12 godzin i sobie pograć, potestować. To by była fajna możliwość, bo kupowanie pojazdu w ciemno nie jest... Nie, wiąże się z kosztami, prawda? A że ktoś powie, że o Jezu, jaki super pojazd, bo danej osobie może akurat dobrze się gra, bo może jest dobrym graczem. Tak samo jak ostatnio rozmawiałem ze znajomymi z klanu, bardzo im się podobają te gry 131, mnie na przykład nie za bardzo, nie potrafię nim grać, po prostu nie potrafię. Dlatego mówię, odradzam, powiedzmy, żeby na przykład się ktoś zastanowił, może nie odradzam zastanowić się, bo to, tamto, prawda? Jednoznacznie nigdy tego nie da się powiedzieć, czy coś jest dobre, czy nie. Wszystko zależy od danego gracza. Bardzo indywidualna sprawa to jest. No właśnie. No tak jak widzicie, z Shermanem teraz tam w oddali za niedługo pojawi się Tog. Oczywiście te losowania na topce są zawsze na początku, kiedy mamy nowy czołg premium. To jest naturalna rzecz, a dopiero z czasem, kiedy rozegramy ileś 10 czy powiedzmy 30 bitew, no to już to losowanie nie jest tak sprzyjające jak na początku. Proszę bardzo, zobaczcie, rykoszet. W biegu oczywiście. To był rykoszet. No i Toga nie przebić, to też jest taka, no widać, taka trochę bieda, no. Teraz dopiero zaczął wchodzić. No i tutaj już. Po prostu dałem sobie spokój, aby tamci sobie już go dobili. A taki jestem, wiecie, skromny tam. Nie to, że zachłanny po prostu. No, dałem im zniszczyć, niech sobie zniszczą, niech dodadzą sobie tych uszkodzeń, bo ja już mam tyle, że mi wystarczy już. Co, będę dobrym człowiekiem, nie? Nie spodziewaliście, że jestem tak hojny, nie? Ja wiem. To ja o tym wiem na pewno, że nie wiedzieliście. No i teraz co, no zostały trzy pojazdy i tutaj się kulam na tą bazę, żeby sobie uszczknąć chociaż troszeczkę punktów zajęcia. No bo tam już nie ma sensu, żebym jechał, bo tam nawet bym nie zdążył dojechać, nawet nie wiem, czy bym zdążył przejechać dwa kwadraty. No i tak to wygląda właśnie, co do demona prędkości. I teraz obraz nędzy i rozpaczy, czyli wspinanie się pod górkę z prędkością 8-9 km na godzinę. No i tak się kulamy. Bo jest bardzo ładnie wykonany. Jeśli chodzi o model, to naprawdę jest w porządku, fajnie.
Dobra, ja się już może zamknę w tym momencie i to by było na tyle. Na pewno o czymś się zapomniałem, jeśli chodzi o coś na temat tego pojazdu, ale to normalne, bo ja nigdy się nie przygotowuję tylko na żywca. Jeśli się materiał spodobał, dajcie łapkę w górę. Przede wszystkim łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i tutaj mamy wynik końcowy, czyli 104 tysiące, 2700 uszkodzeń, 2545 zablokowanych. Dzięki bardzo, na razie, pozdrawiam.